magnificencję rektora założyciela ojca doktora Tadeusza Rydzyka. I bardzo proszę o zabranie głosu ojca dyrektora i otwarcie naszej konferencji. Radio 24. Proszę Państwa, teraz przeniesiemy się do niezwykłego świata, a to za sprawą wystawy zatytułowanej Rewolucja Popaździernikowa Polska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz wyjątkowy. Witam Panią bardzo serdecznie. O teraz to, żeście Państwo powiedzieli głośniej już. Panie Jóźwita Laskowska, dyrektor wszystkich pozdrawiamy. Tu obecnych są różni goście i to cieszy. Gdybyśmy tak wymieniali, kto, to byśmy dowiedzieli się, jakie bogactwo. Ale mam nadzieję, że będzie też czas na rozmowę, w przerwie poznacie się Państwo. O której za chwilę będziemy opowiadały. No cóż, patrzę tak i cieszę się. Że przedstawia wszystko w takim troszkę innym sympozja, trzeba powiedzieć, rozpoczął ksiądz biskup Adam Reta. Tak jest. Opowiedzieć, tak jak narysować. Ksiądz biskup cały czas zachęcał. Satyrycznie. Powiem Państwu, jak radio powstawało, czy nasz dziennik, czy inne sprawy. To rok 56 to jest taki wyjątkowy rok. Nikt nie krytykował, ani nie miał miny jakiejś takiej smutnej. Odwrotnie. Zachęcał bardzo merytorycznie i tak. Nigdy nie powiedział żadnego słowa, żeby zniechęcić. No, to tak znaczy trzciny nadłamanej nie łamał. Miało to swój. Tak, także bardzo dziękujemy. I to już jest, nie wiemy, które, rozmawialiśmy z księdzem, które to już sympozjum oblicza. Uczelnia zaczęła 16 rok, tak? Istnienia, jak to szybko czas leci. Tak. Ale one były już wcześniej. Przedtem mieliśmy taki Instytut Dziennikarski imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego na świętego Józefa z Domu Słowa. Tak nazywamy teraz ten dom. Tak, także może już 20. Chciałbym popatrzeć te wszystkie zapisy. Lata 56-57 to takie oblicza czasy, dumy Polaków. Coraz śmielej artyści się mogli właściwie duma to i dla mnie wypływa z tego Bóg, honor i ojczyzna. Czego wystawa jest, chociażby wystawa Polacy jest są dumni. Dowodem. I taka duma. I można sobie było w tej karykaturze my nie mamy sobie tego dzięki Bogu. Jakkolwiek pewno pychę też mamy, bo ona umiera podobno 15 minut po śmierci. Też mówił to święty Franciszek Salezy, patron dziennikarzy. Mówił, że pycha umiera 15 minut po śmierci. Które znajdziemy na wystawie w Muzeum Karykatury. Są dobrze, to do powiedzenia będą później. Ach, tak. W każdym razie Bóg, honor i ojczyzna i z tego wypływa nasza duma z naszych osiągnięć. Dziękujemy za to. Tego by nie było też bez prawdy. Tu i dziennikarze. Dziennikarze to jest wielki dar albo wielkie nieszczęście. To są już nie dziennikarze, tylko ci nazywając się dziennikarzami, ale to są jacyś służący jakimś na żołdzie kogoś, powiedziałbym na diabelskim żołdzie. A bardzo sprytny tu jest właśnie on, kłamca, i widzimy, co się dokonuje również w naszej ojczyźnie. Także nie tylko media mówmy, nie tylko technika, ale człowiek. I właśnie ja sobie tak wyobrażam dziennikarza, to sobie tak wyobrażam, że musi być dla przemian, które miał wiarę, wówczas wiarę w Pana Boga, miejsce, mimo że one były krótkotrwałe, ale dość był trwałe w niektórych wykształcony sferach. Właśnie przede wszystkim tym kompetentny i że miał narzędzia do, na przykład, do wysprawowania tej posługi. Dotyczyło to stosunków państwo Kościół czy i tak państwo w dziennikarzach. Dotyczyło to również roli kobiety. Może
właśnie dziennikarzom, ale tym, którzy zostaną dziennikarzami. Związane z dziennikarstwo jest bardzo bliskie też polityce, także z wielu dziennikarzy, ale też dziennikarzy wchodzi w politykę, także to jest jedno z bardzo blisko siebie. To jest też tworzenie kultury. Przestrzeń kosmiczną. Niedawno byliśmy tym, w Teatrze Wielkim. Na przykład, no, piękny koncert właśnie dla Moherowi Beretów. Komiks, który czekał od udało się dzięki ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego i ministrowi obrony narodowej. Oni nam to udostępnili wszystko i za to dziękujemy. Ale ja się dowiaduję, że i w tym Teatrze Wielkim dowiaduję się, że są takie sztuki i tacy, którzy te sztuki wprowadzają oczywiście o sławie międzynarodowej, jednak sztuki, duża doza dystansu i poczucia humoru w tych pracach tak jest, popatrzymy można ją na ten odczytać. Piękny teatr, przecież on pochodzi z pięknych czasów niekomunistycznych. Dla zwiedzających, to lewactwo serdecznie te wystawy zrobiło i co robi. Znalazłam taki że trzeba wychowywać człowieka. Człowiek wychowany to w prawdzie, w całej prawdzie. I dlatego może na wstęp, może nie znacie takiej bajki, może bajkę na początek. Jakiś przykład. Litera rysunek dispuj. Trudno opowiedzieć w radio, przeczytałem ale to w jednym z pism wyborcza, sióstr Loretanek, które posługują mediom. Ich założyciel przed wojną był apostołem także przez media. Był Maksymilian Kolbe, Ignacy Kłopotowski i wyniesienie na ołtarze. I mówi tak, ksiądz Kłopotowski, nie ja pierwszy surowo, złą prasę sądzę i nie pierwszy pociągam ją do odpowiedzialności za czyny ludzkie. Właśnie przypomniała mi się bajka o piekle znakomitego rosyjskiego bajkopisarza Iwana Kryłowa. Trzeba najpierw przypomnieć, że nawet poganie wierzyli w piekło. Mówili, że gospodarują w nim trzy wiedźmy. Dwójka noworodków w tym trzymające w rękach straszne bicze, a w rozczochranych swoich czuprynach zamiast włosów mają wijące się węże. Bajkopisarz Kryłow oparł się na tych opowieściach i niezmiernie mądrą podał naukę. Wówczas o jednej i tej samej godzinie opowiada bajkopisarz, umarło dwóch ludzi. Umarł zbój, który rabował i mordował, aż wreszcie po schwytaniu został skazany na szubienicę. Najciekawszy materiał i umarł pisarz głośny z bluźnierczych i niemoralnych utworów, w których szkalował świętą wiarę, podniecał do rozpusty, szerzył nienawiść między ludźmi. Tak jak teraz w Polsce. Nadzieje społeczne podobno dziennikarzy. Tak, no były duże. Ja swoich utworów umiał ubierać w szumne i piękne frazesy, czym rozwyrządzał wiele złego, bo książki jego ludzie rozchwytywali, czytali i wierzyli, mówiąc, to musi być prawda, skoro drukowane i tak ładnie napisane. Nad jednym i drugim, to jest nad zbójem i pisarzem, odbył się sąd. Obaj dostali się do piekła. Dziękuję bardzo. Tam na dwóch ogromnych łańcuchach zawieszone zostały dwa olbrzyme kotły i pod nimi rozniecano ogień. Obu skazańców wrzucono do rozpalonej smoły. Pod kotłem zbója jęce piekielne tak strasznie paliły, że od gorąca trzeszczały mury piekielne, a tymczasem pod kotłem pisarza ogień był tak mały, że męka jego była o wiele mniejsza. Wkrótce jednak nastała dziwna zmiana. Ogień pod kotłem zbója malał, a pod kotłem pisarza rósł coraz silniejszy. Nominacjami. Pod zbójem ogień zaledwie się tlił, a pisarzowi dopiekał z każdą chwilą coraz dotkliwiej, także w końcu począł on wyrzekać, że mu się krzywda dzieje, bo więcej cierpi, niż na to zasłuży. Pisałem, wołał oburzony, co prawda, trochę za swobodnie i niezgodnie z prawem.
prawdą, czym zyskałem sobie u ludzi sławę, ale ostatecznie nie mogłem być więcej winnym od zbója, który tyle morderstw na swoim sumieniu ma. Zaledwie skończył swe wyrzekanie, ujrzał przed sobą jędzę piekielną. O nędzniku zawołała. Ty narzekasz na opatrzność? Ty śmiesz się stawiać na równi z tym zbójem? Akademia może zdecydować, ale także o naszych wiedz, gustach, czyli że zbrodnie jego są niczym w porównaniu z tym, coś ty narobił swoimi utworami. Fakcie, że w tym roku on kradł i mordował, to prawda, ale on szkodził swymi zbrodniami tak długo, jak długo żył na świecie. A ty, twoje kości już się dawno w proch rozsypały, a pomimo to do dziś nie ma chwili, żeby się coś złego nie stało, co początek bierze od ciebie. Się temu filmowi. Jak twoich książek nie tylko z czasem nie osłabł, ale z biegiem wieków stał się coraz szkodliwszy. Te słowa zaczęli podchwytywać inni i nieśli dalej, aż patrz, co się stało. Zdjęcia, kostiumy, reżyser, o którym już mówiłam, tej kategorii, to oczywiście Damian Hejzel. I tu pokazała wieśma u cały świat. Czy widzisz, że komu jędza? Tam tych młodzieńców, co są dla rodziny hańbą, a dla ciebie uda się być ciężarem? Kto zatruł umysły i serca? Czy się domyślasz? Nie kto inny, tylko ty. Przecież ty drwiłeś z nabożeństw, z władzy, ze starszych. Szkalowałeś wszystkich. Hańbiłeś wszystkich i z błotem ich mieszałeś. Ty wynosiłeś nad niebiosa niewiarę. Ty twierdziłeś, że tego wymaga nauka i rozum. Ty tłumaczyłeś i uniewinniałeś gwałty, rozpustę i wszelki występek. Patrz tam. Oto lud przesiąkły twymi zasadami, krew przelewa w bratobójczej walce. Patrz, oto ten naród pędzi do swojej zguby, a zawdzięcza to tylko tobie. I ty śmiesz szemrać, żeś nie zasłużył na taką karę, jaką ponosisz? A przy tym pamiętaj, że to, co ci pokazałem teraz, to twoje dzieło obecnie i że na tym nie koniec. Ileż to jeszcze dzięki tobie stanie się złego na ziemi. Cierp więc, nędzniku. Kara twoja wymierzona sprawiedliwie. To, że krzy jędza zamilkła, a ogień wzrastając gorzał coraz więcej i coraz więcej bez przerwy, bez końca. Jest muzykalem zdecydowanie alternatywnym. On co prawda się powiedzcie państwo, czy ta bajka Krzyłowa klasyczną nie pasuje też pod względem realizacji dzisiaj kolorów, kadrowania, potrzeba dziennikarzy, tempa nawet, ale jednocześnie chyba nagina uczciwy, wszystkie zasady, nie jakie tylko tutaj wiedza, są. Przede wszystkim te, które dotyczą rodzaju budowania dramaturgii, czy technika, też kształtu narracji, ale nie chcę o tym za dużo najpierw mówić, bo to popsuło trochę zabawę tym, którzy ten film jeszcze zobaczą. I to jest i wielka praca. Dobre w tego życzę też film, bo naszej uczelni, mój czerektor, żeby tacy ludzie wychodzili. Wymogi osób, które nawet właśnie nigdy, nie do końca wiedzą, czego się spodziewać, jak chcą po prostu pójść na film, który wzruszy, zabawi, trochę podnie nogi do pytania w kinie. Ale jednocześnie on jest nieoczywisty, on jest bardzo intelektualny i bardzo dziękuję założycielowi, rektorowi Magnificencji, ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi za otwarcie konferencji. Proszę Państwa, jeszcze taka techniczna uwaga. Bardzo proszę wszystkich o wyłączenie telefonów komórkowych w szacunku dla naszych prelegentów. Proszę Państwa, rozpoczynamy naszą część. Ja się bardzo cieszę. Pierwszy z tego panel. Myślę, że mamy przewidziane temu po pół godziny na prelegenta. Również tak technicznie będę 5 minut wcześniej, jeśli będzie potrzeba, informowała dzwoneczkiem o upływie czasu. Pierwszy referat, jaki usłyszymy, nosi tytuł Duma z bycia Polakiem w ujęciu świętego Jana Pawła II, a wygłosi go nasz współorganizator konferencji, ksiądz biskup dr Adam Lepa, wykładowca pedagogiki mass mediów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Europejskiego Komitetu Biskupów do spraw mediów masowych i członek Komisji do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Zapraszam.
początała się na takie słowa, pozwolę sobie użyć, historia, do której dodano muzykalowe elementy, żeby mieć jakieś takie bardziej kolorowe przeżycie. Czy to jest bardziej podróbka muzykali, bo mówiłaś o tym, że reżyser miał ambicje, żeby nawiązać do tradycji muzykalowej. No i tutaj już rektorzy urzędujący, ekscelencjo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Czy to jest tylko podróbka tych starych musicali, czy też jest to pedagogika wstydu? O tym powinniśmy mówić dodatkiem, trochę pedagogika wstydu proponowana nam. Właśnie mówimy o tej dresurze, ja też tej dresury nie widziałem, bo w następstwie okrągło słowej czy śpiewu, to też jest film, który... Ale także innych lewarów. Wyrządziła Polakom i Polsce nieobliczalne szkody. Katalizatorem tych działań stał się głównie kompleks niższości z bycia Polakiem. Są kolegami z koledżu, znają się od zawsze. Są opinie, które sugerują nawet istnienie zorganizowanego upokarzania Polaków. Wszystko jest takim wskazywały na to takie fakty, jak na przykład marginalizowanie czy wykluczanie pewnych grup Polaków ze względu na stosunek do komunizmu czy na różnice ideologiczne. Na przykład katolicy mieli świadomość, że są obywatelami drugiej kategorii. Zawsze była jakaś grupa moherowych beretów. Bo to jest różnie nazywane poszukiwanie emocjonalnej prawdy. Dosząca jednak na sobie piętno wykluczenia. Bardzo gładki musical, tylko taki właśnie troszeczkę przełamany. Jako katolicy Radio Maryi nowoczesność tej formy. Wymieniani w celu spowodowania do treści, że one może nie przekazują czy Kościół Toruński przeciwstawiany Kościołowi Krakowskiemu. Ponadto propaganda PRL-owska przez długie lata nie tolerowała takich sformułowań jak duma z polskości. Czy duma z bycia Polakiem. Nakazanym przedmiotem dumy miały być wyłącznie takie osiągnięcia jak polska budowa, socjalizm, przyjaźń polsko-radziecka czy sojusz robotniczo ja nie wiem, jak on to zrobił, ale potrafił połączyć to, co dramatyczne w życiu człowieka i wierzę, że tych działań do sukcesu tracimy zawsze bezwzględnej cenzury. Nawet te, które nas naprawdę kochają. Czasami też silniejsze, to jest silniejsze od miłości czasem, prawda? Te trudności do publicznego języka i że jemu się udało ten dramat ludzki naprawdę bardzo przekonać. Nauczaniu się tego Jana Pawła II poczucie dumy nie zadusiło to w formie muzykalowej. Z bycia Polakiem jest bardzo wyraźnie obecne. Ta lekkość muzykalowa nie odebrała tej opowieści dramatycznej je na dwóch obszarach. Więc tutaj bym chwaliła. Natomiast no, przede wszystkim wypowiedziach skierowanych do Polaków, do swoich rodaków. Na to, że aż, czy niektórzy narzekają, oraz że aż 14 nominacji, które to trzeba by się zastanowić, a która nominacja jest do zakwestionowania, na forach międzynarodowych, bo to trzeba też brać pod uwagę, może nawet przede wszystkim. On mówił o Polsce tam, gdzie niewiele mówiono o Polsce. Ciekawe i dobre. I reżyseria, prawda? Oczywiście sam film jako taki jest bardzo spójną całością. Trzeba tu przypomnieć, że w tych wypowiedziach montaż dźwięku, dźwięk Jana Pawła II skierowanych do Polaków nie zawsze musiało padać słowo duma. Oczywiście ten film ma szansę na to, żeby jakiś przyjdzie do tego, Paweł II, gdy nawiązywał w swoich wystąpieniach do chrztu Polski, na przykład w Gnieźnie czy w Poznaniu, które w tym roku zostały też używał słowa do Oscara, czyli Polska właśnie Mulet, zawsze wierna, Polonia, Semper, Fidelis. Myślę, że na pewno dla Lolen wygra. Podobnie zresztą czynił kardynał Stefan Wyszyński, prywa słowa. W tych trzech słowach wyrażana była duma z faktu, że Polacy, mimo ogromnych przeciwności historycznych, to, że właśnie to, że jak zagrożenia ze strony reformacji, a także zaborów i okupacji, sferą życia, a w stopniu szczególnym w obliczu najgroźniejszych totalitaryzmu, to znaczy faszyzmu i komunizmu, nie tylko nie ulegli złowrogim wpływom, ale przede wszystkim pozostali sobą, zachowując całkowicie swoją tożsamość narodową i chrześcijańską. Często się mówi o tym, że Akademia jak żaden idzie w pewne schematy.
elementy myślowe, inny naród w Europie. Jest jakaś sztampa w tych wyborach. La La Land jest mimo wszystko filmem zrobionym przez... Wierność wobec zobowiązań chrztu narodu sprawia, że Polska była krajem bez wojen religijnych i bez stosów. Którzy wcale to w Polsce przez wieki chronili się Żydzi wypędzani z krajów Europy Zachodniej. Całej tej ekipy. Tam jest bardzo dużo ciekawych osób. A także winowiercy, których prześladowano za zmianę wyznania. To u nas w Polsce powstały instytucje, o których w krajach zachodnich nawet nie można było marzyć. Na przykład Trybunał Koronny, w którym odwoływano się od wyroków sądów królewskich. La La Land, czyli już wspomnieliśmy o Moonlight. To jest bardzo ciekawe, że w tym roku też w tej kategorii nominacji dla najlepszego filmu mamy takie filmy, które opowiadają niekoniecznie o białych Amerykanach, tylko na przykład właśnie Moonlight to jest opowieść o chłopaku, który jest czarnoskóry, pochodzi z takiego trudnego środowiska. W dodatku okazuje się, że jest homoseksualistą. To bardzo dramatyczna rzecz, to jest trochę przewidywalna, poddany niemu spotykam się czasami, wyznawać innej religii niż jego pan. Dramat młodego człowieka, który mógł, próbuje wybrać jakieś inne ścieżki, zmienić scenariusz swojego życia. Gdy weźmie pod uwagę, widać jasno, jak bogatą treść wyrażają te trzy słowa, Polska zawsze wierna. To jest z kolei film, który one rodziły i pogłębiały w Polakach dumę z polskości. O tym, że jeżeli człowiek zostanie bardzo mocno Jan Paweł II, będąc na tej górze, przypominał z dumą Polakom. Tutaj zawsze byliśmy wolni. A w Jesie w 1969 roku, podczas spotkania z młodzieżą, mówił o wspaniałym dziedzictwie ducha jako o wspólnym dobru wszystkich Polaków. I skierował do młodych słuchaczy gorącą prośbę. Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Ja bym uczyńcie chciała, je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. La La Landowi jest rzeczywiście w 1997 roku w Rzymie do uczestników pierwszej bitwy narodowej Polaków Jan Paweł II mówił tak. Ale wiesz, w którym momencie, moim zdaniem, Europa potrzebuje Polski. Kiedy już nie gra tego Kościół w Europie potrzebuje dziecko, świadectwa wiary Polaków. W tym samym roku w Poznaniu, gdy zapraszał młodych ludzi do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu, dał im taką radę. To jest styl papieża. Ci, którzy pamiętają ze spotkań bezpośrednich, to wiedzą, że tak mówię. Jak pojedziecie do tego Paryża, to wszystkim mówcie, my jesteśmy z Poznania. My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła. Od Mieszka i Bolesława Chropnego. Z kolei w przemówieniu wygłoszonym w polskim parlamencie w 1999 roku Jan Paweł II mówił: trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej, sięgającej XV wieku historii polskiego Sejmu przy ochlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 maja. To jest dosyć trudne zadanie. Z kolei Jan Paweł II, występując publicznie na różnych forach międzynarodowych, również dawał wyraz swojego poczucia dumy z własnej ojczyzny i dokonań Polaków. A o czym w ogóle tegoroczne nominacje świadczą? W przemówieniu do przedstawicieli katolickich uniwersytetów świata w Rzymie. W 1979 roku Jan Paweł II wspomniał, że papieski rocznik na rok 1978 wymieniał go jeszcze jako członka kongregacji wychowania katolickiego, w której dokładnie poznał problemy ludzi, nauki, nauczycieli, akademii. Zachował między innymi w pamięci swoje uczestnictwo w różnych międzynarodowych spotkaniach, jakie odbywały się w Polsce. Chciałem powiedzieć o nominacjach za filmy dokumentalne. To jest w ogóle fantastyczna kategoria. Jednakże najpiękniejsze świadectwo swojego poczucia dumy z bycia Polakiem są na tematy rasowe. Złożył Jan Paweł II w paryskiej siedzibie UNESCO w 1980 roku. Reżyserki Selmy, która opowiada o... Czarnoskórej kobiety. Tak, tak stwierdził. Opowiada o poczuciu tej dumy. Właściwie są
do więzień. Jestem synem narodu, proponuję, żebyśmy o tym porozmawiali po krótkiej przerwie. Teraz będzie skrót wiadomości w polskim którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć. Anna Tatarska i Sebastian Smoliński pozostał przy życiu i pozostał sobą. Tegorocznych nominacji. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbioru i okupacji przed mikrofonem suwerenność. Samochód wiedzący ministra obrony Kortowi brał udział w karambolu 7 pojazdów pod Toruniem. W 1982 roku na Uniwersytecie w Lizbonie przemówieniu do przedstawicieli świata nauki mówił Jan Paweł II. Violetta Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Uniwersytet jest obecny w moim życiu poprzez dozgonną wdzięczność za to, co otrzymałem i za to, co mnie samemu pozwolił oddać. Nade wszystko w Krakowie. Jest on obecny w moim życiu również jako tęsknota. Papież później tęsknił do posługi profesora uniwersyteckiego jako papież. W przemówieniu wygłoszonym w 1982 roku na Uniwersytecie w Padwie Jan Paweł II przypomniał, że z Polaków uczelnie te ukończył m.in. Mikołaj Kopernik i dodał: powodem wielkiej radości dla mnie jest także to, iż mogę podkreślać relacje Uniwersytetu Paderskiego z moją ojczyzną. Odpady ulegające biodegradacji. Przygotowane rozporządzenie. Poczynając już od XIII wieku w całym kraju, mówił papież, wielu polskich studentów do roku 2020 przebywało w Padwie, dzisiaj mamy 20% i trend przygotowywała dla Polski zastęp lekarzy, filozofów, przyrodników, matematyków, osób powoływanych na odpowiednie stanowiska hierarchii kościelnej. W pewnym sensie także i tutaj bije potem jest 6 polskie serce. Samorządy mają czas na podkreślał papież, czuję się wzruszony i dziękuję wam segregowanie. Kolejna sprawa to jest 5 lat na wymianę tych pojemników. Według danych resortu środowiska ponad połowa gmin już segreguje odpady na co najmniej 4 pojemniki. Ja Paweł II zawsze, jak Michał tylko Fetysio, pozwalamy okoliczności, wyrażał swoją dumę z Polski, Sudan i Somalia, Polaków oraz kraje świata z ich dokonania. Posługując się stopniem mistrzowskim językiem polskim, a także obcymi językami, mógł dosadnie i przekonująco mówić o swojej dumie z Polski. W raportu wynika, że w 2016 roku najmniej skorumpowanymi krajami świata były Dania i Nowa Zelandia. Na kolejnych miejscach uplasowały się Finlandia, Szwecja i Szwajcaria. Polska zajęła w rankingu 29. miejsce. To awans o jedną pozycję, choć ogólna ocena naszego kraju jest taka sama jak w raporcie za rok 2015. Tegoroczną listę zamyka Somalia na 176. pozycji. Autorzy raportu podkreślają, że ciągle w zbyt wielu krajach ludzie cierpią z powodu korupcji, która wpływa między innymi na społeczne nierówności. Transparency International każdego roku prezentuje swój raport na temat korupcji na świecie. Jest on opracowywany na podstawie danych między innymi Banku Światowego i Światowego Forum Ekonomicznego. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Pierwszy rok na Polskie Radio 24. Jest 4:33. Wracamy do audycji. W spotkaniu temu przewodniczył papież Jan Paweł II, który ten dzień ustanowił. Polskie Radio 24. Powtórka programu. U stóp wałów jasnogórskich i a ze mną Anna Tatarska i Sebastian. Zgromadziło się wtedy 1,5 miliona rozmawiamy młodzieży. O tegorocznych nominacjach oskarowych i powiedzieliśmy o tym, że tegoroczne oskary są mniej białe, bardziej kolorowe, tak? Promieniował radością. Tylko dodam, że nie dlatego, że tak wypada, jakbyśmy teraz, tylko po prostu też jakaś tych filmów jest świetna w tym roku. Nie, nareszcie znajdowałem się jakby ten czynnik bliskiej odległości od Ojca Świętego. Dziwacznie nazwę, tak jakby przestał. I wtedy przyrozumiałem mi się słowa takiego starego polskiego powiedzenia: nie trzeba słów, tego dotyczące, że nie ma Afroamerykanów wśród nagrodzonych, wśród nominowanych, prawda? Na pewno, ale to jest bardzo dobre, że powiadał także spektakularnie.
pokazać poprzez swoje zachowanie, poprzez gest. Sebastian po prostu rzeczywiście było z czego wybierać tych według najnowszych danych z ZOPOS-u blisko 60% społeczeństwa jest zdolnych z bycia Polakiem. Bardzo dużo najrzadziej, bo tylko 38% wyrażają te dumę młode osoby. Działania Moonlight, czy też czynią to osoby starsze, to jest powyżej 65 roku. Są tam, gdzie powinny być, i aż 71%. Że jest to z kolei działanie takie podjęty przeze mnie temat zasługuje na pogłębienie i poszerzenie. Ja z kolei mam obawy, czy choćby publikacji książkowej, dynamiczne odwrócenie niewłaściwego panującego przez ostatnie lata trendu, badania, że według mnie takie publikacji, która mogłaby się stać praktycznym przewodnikiem roku, czyli w pracy Gianfranco Rosi, nad poczuciem dumy, Mare, zwłaszcza na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, za cenę nagrodzenia, na przykład a przede wszystkim sobie młodzież, za 13th, a to by była wielka autorzy wielka strata, piszący też, o relacjach Jana Pawła II z Polską podkreślają, że ojczyzna przebywających na była jego siłą. On gdzieś trochę wytracił na pewno swój PR-owy impact, bo zaczął jeszcze, żył jeszcze na Berlinie. Dlatego był dumny z polskości. W zeszłym roku, więc to jest jakby długa wspinaczka. Tą dumą dzielił się szczodrze z innymi. Widzieć tego posłowego człowieka ojciec, na rektor, założyciel przypomniał. Myślę, że to też by był równie ważny politycznie. Znaczy słowa pokoju ojczyzna. Ale co chcę podkreślić przy tej okazji, bo wywołał taką myśl. Właśnie seria OJ. Że chciałem tutaj oddać naszym żołnierzom, że uratowali sztandar. Z tym napisem Bóg, honor, ojczyzna. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, gdy chodzi o historię naszego narodu. Uznam za to przypomnienie. I także przypomnienie, że jest z czego być dumnym. Jak to tak w sumie pozbieramy, zastanowimy się, to rzeczywiście mamy dużo takich punktów odniesienia w takiej sytuacji, takich osiągnięć, które po prostu budują w nas coraz głębszą i serdeczną z wieczności, serdeczną dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Zapłać. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za przybliżenie nam tego aspektu dumy z bycia Polakiem w ujęciu świętego Jana Pawła II, tego, że ojciec święty Jan Paweł II formował Polaków do dumy z ojczyzny, o czym także to już na marginesie powiem, przypomina nam nieopodal stojąca świątynia, sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, jeśli ktoś z obecnych nie był jeszcze, to zachęcamy do odwiedzenia. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego referatu. Poczucie dumy z wierności prawdzie. Ten referat wygłosi pan redaktor Witold Gadowski, który od stycznia 2007 roku do stycznia 2009 roku był dyrektorem krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej. W 2010 roku był dyrektorem TVP1. Od września 2016 roku jest autorem i gospodarzem programu Łowca Smoków w TVP1. Współpracuje z Tygodnikiem w sieci. Jest autorem dwóch książek publicystycznych Lokal dla awanturnych i Krew nie woda. A sam o sobie na swojej stronie napisał, że uważa się za dziennikarza, reportera opisującego rzeczywistość taką, jaka ona jest. Bywa pisarzem, poetą, autorem piosenek, zajmuje się także filozofowaniem i publicystycznym opisem otaczającego go świata. Stara się być niezależny i prawdomówny. Panie redaktorze, bardzo proszę. Na przykład to jest film, który księża biskupi, ojcze dyrektorze, szanowni państwo, których widok mnie bardzo onieśmiela, pozwólcie, że kilka słów postaram się jakoś przekazać od siebie, choć zwykle jest to dla mnie dosyć trudne, bo jestem nie od przekazywania rzeczy od siebie, tylko od przekazywania świata przez siebie.
nie przeszkodziło. A to spora różnica. Więc zacznę od utrzymania się w tematyce bajkowej. Ksiądz, że nominowany ojciec dyrektor wspomniał piękną bajkę Krymowa, to ja przypomnę ze słowa innego bajkopisarza, biskupa Kraśnickiego. I w jednej z bajek padł cytat, który wydaje mi się być bardzo ważny dla dziennikarza. Lepszy na wolności kąsek lada jaki, niż w niedoli przez maki. I myślę, że jeżeli taki cytat będziemy sobie mieli w duszach, to będzie po prostu z polskim dziennikarstwem dobrze, bo myślę tego dziennikarza. A jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktoś zarzuca środowisku Radia Maria i Telewizji Trwam, że jest niedemokratyczne, to proszę zauważyć, wystąpił ojciec dyrektor, wystąpił ksiądz biskup i naraz występuje robotnik dziennikarstwa. Próbuję się zabawić w chciałem Państwu, za najlepszy film roku, ponieważ zastanawiałem się nad tym, jak mówić o prawdzie, przypomniałem sobie, że kiedyś napisałem opowiadanie. Nieskromnie przytoczę kilka zdań z tego opowiadania. Opowiadanie miało taki bardzo obrazoburczy zamysł, bo zastanowiłem się nad tym, co byłoby, gdyby do naszych czasów dożył ksiądz Jerzy Popiełusz. Gdyby nie zginął wtedy, miałby już ponad 60 lat, kim by dzisiaj był? Gdzieś w tych okolicach. Cieszę się niezmiernie, że pierwszy szeregu w ogóle zdecydowała go wprowadzić. Fetowany przez establishment? Czy też nosiłby szarą sutannę proboszcza jakiejś zapomnianej parafii? Natomiast wydaje mi się, że tutaj... Przypomniał mi się ksiądz Adolf Chojnacki. Ksiądz Adolf Chojnacki, organizator bohaterskiej głodówki w Bierzanowie, w krakowskim Bierzanowie, niezwykłej odwagi kapłan, który zmarł za Miami. Dlatego chciałem go właśnie przypomnieć w tym opowiadaniu, bo po opowiadaniu nosi tytuł Na parafii w Juszczynie. To była ostatnia parafia, w której posługiwał bohaterski, wspaniały ksiądz Adolf Chojnacki. Ja tam umieściłem, pozwoliłem sobie to zrobić, umieściłem się za narkotyku. Bardzo ciepłego człowieka. W opowiadaniu pada taki cytat, który chcę przytoczyć. Mówią, jest rozciągnięty na w zasadzie dwie dekady, można powiedzieć. Ksiądz Jerzy w trzech odsłonach dużych. To jest... Zabrał się do zgłoszenia na porannej mszy o 7 rano, ogromnie, kazania do kilku osób, które przyszły do jego kościółka. Chciałem was zapytać o prawdę. Głos Jerzego brzmiał czysto i wyraźnie. Nie przeszkadzał mu w tym nawet rzężący mikrofon. Prawda jest głupia, nie idzie na układy. Jest niekulturalna, nie ma dobrych manier. Prawda jest bezczelna i wywołuje emocje. Prawda nie wybacza i nie folguje. Prawda nic nie daje, nie ułatwia, nie dostaje prestiżowych nagród. Prawda często nie daje spać, rwie włosy na głowie, milczy, gdy trzeba pocieszyć. Prawda nie toleruje, nie ucieka, nie chowa głowy w piasek. Prawda nie pisze wierszy, nie bawi się z filozofami w kotka i myszkę. Przypadkowe tragiczne wydarzenie. W kościele słychać było jedynie świszczący oddech starego Bartłomieja. Prawda przeżyje o chlebie i wodzie. Wyśpi się piwnicy. Prawda nie zna litości. Prawda wygarnia w oczy, bez ostrzeżenia, bez troski. Prawda w człowieku bywa nieludzka. Prawda nie da się lubić. Trudno się z nią zaprzyjaźnić. Prawda jest tak blisko, że czasem nienawidzi jej jak własnej żony. Ona mieszka w każdej bruździe twarzy. Żłobi zagony na czole. Prawda jest losem swoim i moim. Jest nami, choćbyśmy się siebie wyrzekli na wieki. Prawda jest powietrzem i wodą. I tak naprawdę tylko one istnieją. Cała reszta jest marną imitacją. Tylko prawda jest interesująca, bo tylko ona mówi nam o Stwórcy. Jesteś prawdą. Nie potrzebujesz lustra, aby żyć. Jerzy zmęczony oparł się na ołtarzu. Waham się, ale ja myślę, że pozwoliłem sobie, że jednak Moonlight może dostać tutaj. Któraś z tych napisać tak, słowa. Kazania, które nie zostały wygłoszone, ale które chciałbym, brzmiało w uszach. Pozwalają przewidywać, że to tam Moonlight za dramat otrzymał najlepszy, a z kolei Prawdy o świecie, jak ludzie, którzy są dziennikarzami. Powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że w przypadku Oscarów Akademia to często przegapia. To znaczy mamy masę kategorii technicznych, przyznaję się tutaj, najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż. Jak w myśl
Moonlight jest filmem, tego, co myślę o świecie dziennikarskim, establishmentu, celebryci. Miałby wyglądać materiał tematu, o Panu gdzieś tam w pewnym sensie bardzo redukcyjny, materiał dziennikarski o Panu Bogu. Jak dziennikarz powinien postąpić? Bo przecież dziennikarz nie może mieć poglądu. Sensualny, nie w sensie seksualny. Byłoby naganne, gdyby dziennikarz przed zrobieniem materiału zadeklarował, że wierzy w Boga. Że ja naprawdę mam pełne poczucie, co dziennikarz powinien zrobić? Się w taki emocjonalno-psychologiczny świat. Udać się na wywiad do Pana Boga. Kolory, ale potem faktura, na równych prawach udać się na wywiad do szatana. Naprawdę masz wrażenie, że ty udzielisz mu tyle samo miejsca, co Panu Bogu. Z kim idziesz przez ten świat. I taką prawdę przekazać. To bardzo, bardzo piękne odbiorcy. I bardzo wyjątkowe. Wspaniały instynkt i wyczucie właśnie świata. Tak wygląda sztuka dziennikarska w myśl salonów Warszawy, Krakowa, Gdańska. Porozmawiamy tutaj, ja mam też swoich faworytów, ale chciałabym się dowiedzieć najpierw o waszych. Dziennikarz nie może mieć poglądu. Przypomnę, że w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Następna prawda, która zbijana jest studentom dziennikarstwa w większości uczelni w Polsce. Loving, to prawda, Natalie Portman, Jackie, film o, oczywiście o Jackie Kennedy. Nieprawda. Emma Stone, La La Land, Meryl Streep, 20 nominacja, 3 Oscary do tej prawda, pory. W ogóle nie za leży. Oczywiście boską Florę. Prawdę trzeba złapać, za nią trzeba biegać. No i tak. Zauważmy, a dziennikarz że tylko uważa, że po prostu pójdzie tu i tu i znajdzie prawdę, bo ona leży i czeka na nią. Trzy Natalie Portman, Meryl Streep i Równega. Media stały się w naszym świecie, że tak powiem, prawdziwe historie, które narzędziami reklamy, są propagandy, że tutaj się rozegra i tutaj powtarzamy to oczywiście w różnym miejscu. I aktorkę z filmu obcojęzycznego. I takich robotników te media potrzebują. Oscara, media nie potrzebują myślących dziennikarzy. Ale czy na takie media my powinniśmy się zgodzić? Czy powinniśmy machnąć ręką i powiedzieć, no taki jest świat, wszystko się zmienia, wobec czego media takie muszą być? Rekapitulować, o czym jest ten film? To w takim razie po co dziennikarze? To może lepiej sprawni prestidigitatorzy. To jest film o tym, że bo prawdziwy dziennikarz sprawia kłopoty. Których się spodziewamy, na pewno zadaje nie pytania o prawdę. To znaczy, bohaterka zachowuje się w absolutnie paradoksalny sposób i początkowo nie rozumiemy, drżenie dlaczego łydek wydawcy. Taką myśl z tyłu głowy, o co bo wydawca dobrze chodzi, wie, skąd wyrastają mu nogi. Zaczyna się to płaci. Układać w jakąś całość. Trudno jest o nim opowiadać. Więc, nie może, nie wydaje mi się, że zasad poprawności mówienie można dziś o dziennikarzu, myślę, że to jest to mówienie parafrazując, skracając film, który mógłby się zaczynać od cytatu. Dwóch rzeczach, które są nieistotne. Wydaje się, że zostałam gwałcona, ale po nim nie jest... O tym, że dziennikarz... Musi być pokorny, tak naprawdę podnieca i wobec prawdy, wobec tutaj, świata, no zresztą jest to rola wobec tego, o czym ma opowiadać. Ona się specjalizuje w rolach takich kobiet wchodzących w dziwne relacje, z którymi są straszne. Tak, to będzie, ale zobaczcie, co się z nami dzieje. Nie rozmawiamy w ogóle o Natalii. Nie jest prawdą, że ciemna masa wszystko kupi. Że jest faworytką. Nie rozmawiamy. Nie jest prawdą, że nasi odbiorcy, jak stwierdził jeden z bardzo fetowanych dziennikarskich celebrytów, są coraz durniejsi, przekaz musi być coraz głupszy. Państwo pewnie oglądaliście w internecie tę wypowiedź, nie będę nawet kalał państwa uszu na listę tego dziennikarza. No właśnie Emma Stone została tego, nie zasługuje. Znaczy, to jest cudowna rola, to jest cudowny film, ale to nie jeżeli jest ten pokora, Oscar dla mnie i też myślę, że Emma Stone odwaga. Fantastycznie się rozwija. Bo pokora nie znamionuje. Czy to jeszcze nie teraz? Ja nie wiem, co takie mówienie. Jak porównujemy kreację właśnie Emmy Stone. Pokora wobec świata, to odwaga wobec tych, którzy chcą zmienić mój przekaz. Z drugiej strony dla mnie to jest... I tutaj znowu przyszedł mi do głowy cytat, który powinien brzmieć w duszach dziennikarzy. Jest cudowna, ale też... Cytat brzmi, cały mój strach powierzyłem Bogu, bo tylko on na to zasługuje. Tutaj jeśli chodzi o jeżeli dziennikarz czegokolwiek się boi, gra, to niech zmieni profesję. Nie, ale manierycznie to jest zamierzone. Bo prawda? Nam nie potrzeba dziennikarzy trzęsących łydkami. Nam nie potrzeba dziennikarzy ciała, robiących za podstawki do mikrofonu. Nam nie potrzeba dziennikarzy pieczeniarzy. Postaci, którą znamy. Jest ich zbyt wielu. Czyli oczywiście mocno zakazili ten zawód. Jeżeli mamy odbudować wiarę w dziennikarstwo, jeżeli mamy tak odbudować szacunek wobec dziennikarzy w społeczeństwie, to muszą się pojawić ludzie mocni, twardzi, sprawiający kłopoty i odważni. Ale jednocześnie nie liczący na karierę, bo dziennikarz to nie celebryta. Dziennikarz nie może być celebrytą. Jeżeli staje się celebrytą, staje się pańskim pieskiem.
moje serce idzie w kierunku Izabeli. A pański piesek to nie dziennikarz. Mi się wydaje, że tutaj jest taki ciekawy przypadek z Jackie, bo to jest film, o którym jak się myśli, o którym jak się opowiada i ogląda się... Jest pytanie o nagrody z zdjęcia, za... nie wiem, z promocji, tak, to postawiony standard. Bardzo mainstreamowy film. No i na to pytanie znakomicie odpowiada Zbigniew Herbert. Nagrodzą się za to... W sensie eksperymentalny, bardzo autorski. Chłostą śmiechu. Balansujący na granicy kreacji. A Kornik napisze władzony życiorys, tak jak stało się z samym Zbigniewem Herbertem, o którym dziennikarze pewnej gazety chcieli opowiadać tylko w jeden sposób i chcieli skłamać nawet jego życiorys, posługując się jego pismem. Ale cieszę się, że o tym powiedziałeś, dlatego że to jest film psychologiczny, to nie jest biografia, to jest film, który próbuje na koniec chciałem powiedzieć, jakby pokazać, co ta kobieta mogła przeżywać. Rzecz banalną, to jest zresztą czasami mylący tropy. Raz się należy wydaje, stawiać sobie zawsze przeżywa, potem, że właściwie przed oczami, kiedy robi się materiał. Performance, tak. Że kategoria performance, tak naprawdę to nie ja jestem ważny, o filmie, jak i w tylko ważne jest to, o czym chcę opowiedzieć. Też, muszę znaleźć taki język, dobre, taki warsztat. Światło rzuca na ten projekt, tutaj słowo projekt, akurat wydaje mi się taką potencję w sobie, postać, żeby reżysera, przekazać ludziom niezaburzony obraz zjawiska, o którym chcę opowiedzieć. I nieprawdą jest, że polska publiczność nie interesuje się światem, że polska publiczność nie interesuje się wartościami, że polska publiczność nie interesuje się Bogiem, nie interesuje się tym, jaka jest wrażliwość ludzi w świecie w kwestiach etycznych. To wszystko nieprawda. Taki redukcjonistyczny sposób patrzenia na polską publiczność narzuciła nam Gazeta Wyborcza i Telewizja TVN. Jeżeli my się na to zgodzimy, to rzeczywiście pora zmienić zawód. Ale ja jestem coraz większym optymistą, bo coraz więcej spotykam na swojej drodze w Polsce młodych dziennikarzy, którzy mają za nic mity salonu Adama Michnika i Mariusza Waltera. I daj Boże, aby to rosło. Dziękuję bardzo. Dyskusję, dlatego zapraszam teraz zarówno księdza biskupa, jak i pana redaktora tutaj do stołu prezydialnego. Proszę zająć miejsca i bardzo proszę, jest możliwość zadawania pytań naszym prelegentom. Poproszę, tutaj panów już są z mikrofonami. Ojciec dyrektor przewodniczący. No ale są też pominięci tutaj. Pan się zgłaszał tam pierwszy, tak? Pana poproszę. Został skrzywdzony. Czy Tom Hanks może, który zagrał? Nie. To trochę taki przypadek na liście, czy prawda, że Tom Hanks dużo nominacji dostał. Prosimy zawsze o przedstawienie się i krótkie zadanie pytania. Bardzo proszę. Nazywam się Bo Hanks. Chciałam króciutko odnieść się do wystąpienia Jego Ekscelencji biskupa Lepy. To mnie poruszyło niezmiernie i myślę, że nas wszystkich, że młode pokolenie jest stosunkowo niewiele zainteresowane dumą polskością, mało przywiązane. Wydaje mi się, że to jest taka przestrzeń znakomita, a nie wypełniona, żeby rozbudzić dumę z dokonań w zakresie przemysłu i przedsiębiorczości polskiej w czasie jej całej historii. Historia dwudziestolecia. Krótko mówiąc, militarne sukcesy Polski są lepiej czy gorzej znane, wyniki sportowe młodzieży są świetnie znane, wyniki gospodarcze są mało znane, a w tej chwili prowadzi się właściwie wojna, nie militarna, ale wojna ekonomiczna w świecie. Bardzo ważne, żeby, wydaje mi się, ten sposób dotrzeć do tych młodych ludzi, rozbudzić w nich naprawdę radość i dumę z tego, cośmy zrobili w historii w zakresie przemysłu. To jest dosyć niepopularne, a szkoda, bo młodzież w tej chwili potrzebuje sukcesu ekonomicznego. Naprawdę nawet okres dwudziestolecia to był okres gigantycznego sukcesu gospodarczego, a bardzo mało jest naświetlone, rzadko pokazywane. Dziękuję uprzejmie. Właśnie dlatego odbywa się ta nasza konferencja poświęcona dumie z polskości.
z Polaków, z Polaka, z dokonań polskich. Im więcej będzie tego rodzaju wypowiedzi, ale także i współpracy, to niewątpliwie te wszystkie powody, bardzo konkretne zresztą, zasięgu ręki, teraz każdy ma dostęp do internetu, może się dowiedzieć, jeżeli chce. Tego, co powiedzieć na temat swojego narodu, historii tego narodu i Polski, żeby być dumnym. Dziękuję. No, też bym się pewnie przychylił. No to tutaj jesteśmy... Joanna Maria Grodzińska, ekscelencjo księże biskupie, jak również drugi prelegenci. Ja mam zarazem pytanie, jak również wielką prośbę do ekscelencji i do licencji rektora założyciela. Chciałabym prosić o uhonorowanie bardzo zasłużonej dla tej uczelni osoby, bez której ta uczelnia by nie istniała dzisiaj. Oddać. Natomiast wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, księdza profesora zwyczajnego Leona Tyczewskiego. Zaraz kilka słów na ten temat powiem. Jestem to winna temu wielkiemu patriocie, wielkiemu profesorowi i my jesteśmy wszyscy winni profesorowi Tyczewskiemu. Profesor Tyczewski był drugim recenzentem tej uczelni. Pierwszym była osoba z komisji akredytacyjnej, było pozwolenie na jedną specjalność. Profesor Tyczewski był drugim recenzentem. Z nieprawdopodobną życzliwością, o której nawet założyciel nie wie, odniósł się do całości sprawy. Wiedział, jak wielką rolę odegra ta uczelnia w przyszłości. Na prośbę moją, że tak powiem, pan doktor Janiec wraz z profesor zwyczajną Barbarą Ostrowską wspierali w rozmowach z profesorem Tyczewskim. Profesor Tyczewski jako jedyny dał najcenniejsze uwagi, polecił wyeliminować programy z katechezy, o które walczył jeden ze świętej pamięci ojców, musiałam wprowadzić. Jak również, proszę Państwa, ja przepraszam, to jest bardzo ważne i my też w uczelni modlimy się zawsze za wszystkich. Przepraszam, jeśli można dokonać. To jest ten, wróćmy, proszę Państwa, jest to nieprawdopodobnie dumny Polak, któremu jesteśmy wszyscy bardzo dużo winni, dlatego, że wielu wielkich z różnych stron usiłowało utrącić tę rejestrację. Profesor Tyczewski powinien być tutaj niesiony na rękach. Pierwszy recenzent, który dał przepiękną recenzję, dał pozwolenie na dwie specjalności. Dziękujemy i naprawdę pamiętamy, że zarówno jeśli chodzi o ojca profesora, tak samo ojca profesora Mieczysława Krąbca. Ciekawa historia, bardzo ciekawa, ale radzę to napisać i teraz jest inny temat kobietą. Dziękuję, Bóg zapłaci. Zgłasza się pan, bardzo proszę pan, potem pani, prosimy. Myślę, że po 21 lat to będzie. My się modlimy teraz, nie minuta ciszy, to nie Związek Radziecki, tu Polska. Prosimy pana. Rzym wniósł kulturę prawa, Grecy kulturę demokracji, Niemcy, Anglicy kulturę techniki. Polacy wnieśli kulturę miłości do cywilizacji europejskiej. Proszę o komentarz. Która wybiera film, bo... Marek Bajewski. Lepiej nie wiedzieć może. Myślę, że jesteśmy bardzo trudni, bo to jest jakby w kontekście Ojca Świętego. No, Ojciec Święty przede wszystkim wniósł w nasze życie społeczne, religijne, narodowe bardzo ważny element, mianowicie cywilizacji i miłości. Nas mniej obchodzą wypowiedzi Greków czy Rzymian. Ważne, co mówił Jan Paweł II. On nas zachęca do tego, żeby realizować cywilizację miłości jednego człowieka do drugiego. To jest tym bardziej ważna
sprawa, właśnie zadanie, nasza komisja uczyniła w stosunku do nas wszystkich, genialnego Andrzeja Wajdy, to są pewne kręgi ludzi, są też pewne tendencje, które zbiło się, nie mają nic wspólnego, weźmy te różnego rodzaju wybryki, które się nie mieszą w normalnej głowie, przecież klasycznie opowiedziane, tak, przecież tam nie ma miłości, tam jest nienawiść. Dlatego też trzeba mówić o miłości, trzeba przypominać naukę Jana Pawła II, nie tylko w ogóle o abstrakcyjnej miłości, ale o tym, że mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego. To jest nic nowego, tylko że żeby to wprowadzać w życie, żeby można powiedzieć o swoim środowisku, że to jest środowisko, które realizuje cywilizację miłości, rodzina, sąsiedztwo, grupa koleżeńska, klub chrześcijański, że tam można było doświadczyć właśnie tej cywilizacji miłości. Bardzo dziękujemy biskupowi. Zaraz kolejne pytanie, ale w tym momencie bardzo dziękujemy widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Ponownie połączymy się o godzinie 15 z naszymi widzami i słuchaczami. Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Zapraszamy do wysłuchania felietonu redaktora Stanisława Michalkiewicza. Szanowni Państwo, msza krew, jasze martwie, tym Staszem narzekał Julian Tuwim w wierszu zatytułowanym Poeta zazdrości literatowi imieniem Staś, że jest z armatą. On zaś nieszczęsny poeta Żydem jest warszatym, tak żywot obojga stron, że mnie opisany. No bo jakże tu się nie martwić,
skoro Ustasia w świetlicy rycerz i knieć i Kostia Gałczyński z Ryngrafem, a u mnie w Burznicy bolszewik i śledź, a Zyk Słonimsker za szafem. Dzisiaj za napisanie takiego wiersza Julian Tuwim zaraz zostałby aresztowany i przez niezawisły sąd skazany na słową karę, ale za koszmarnych czasów fanacji takie pomysły jeszcze nikomu nie przychodziły do głowy i każdy pisał co tylko chciał. Ale nie o sanację tu chodzi, żeby ją chwalić, chociaż nie jest wykluczone, że niedługo padnie taki rozkaz, zwłaszcza gdy rząd wykupi niezależne media głównego nurtu, bo chodzi o sprawę znacznie ważniejszą, to znaczy o przyszłość amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Jak wiadomo, wygrał on wybory prezydenckie, chociaż miała je wygrać pani Hillary Clintonowa, więc jeśli nawet wygrał je Donald Trump, to dokonał tego niezgodnie z regułami demokracji kierowanej. Demokracja kierowana bowiem polega na tym, że obywatele głosują, ale zgodnie ze wskazaniami pani wychowawczyni, podczas gdy demokracja spontaniczna, ta właśnie, która przyniosła zwycięstwo znienawidzonemu Donaldowi Trumpowi, polega na tym, że obywatele głosują jak chcą. Nie trzeba dodawać, że demokracja spontaniczna niesie ze sobą tyle niespodzianek, że zwolennicy demokracji kierowanej zaczynają się zastanawiać, czy w takiej sytuacji w ogóle nie odejść od demokracji. Oczywiście o takich sprawach lepiej głośno nie mówić, przynajmniej teraz, kiedy na przykład w naszym nieszczęśliwym kraju jeszcze stoimy na nieubłaganym etapie obrony demokracji, ale prędzej czy później jakieś decyzje trzeba będzie podjąć, bo tak dalej być nie może, żeby o demokracji decydowała ulica, a nie dajmy na to starsi. Dlatego co tu ukrywać? Strasznie się martwimy tym całym prezydentem Trumpem.